Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego mimo zbliżającego się nowego roku i szansy na nowy początek zmiany wydają się takie trudne? Wiele osób uważa styczeń za miesiąc pełen możliwości, ale co jeśli mentalne bariery blokują cię przed wykorzystaniem ich w pełni? Ile razy w życiu spisywałeś postanowienia noworoczne, które nigdy nie zostały spełnione? Nazywam się Jakub Cygan, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a dzisiaj przyjrzymy się pięciu postawom, które mogą stanąć na Twojej drodze do zmiany w nadchodzącym roku. Rozpracuj je i spełnij w końcu swoje noworoczne cele. Po pierwsze, odlekanie działania to pułapka pod tytułem Później to zrobię. Czy znasz to myśl, że zrobię coś jutro, która kończy się kolejnym jutrem i kolejnym jutrem i kolejnym jutrem? Odwlekanie to pierwsza postawa, która blokuje zmianę. Każde nasze Zrobię to później to nie tylko stracona okazja, ale i przeszkoda na Twojej drodze do osiągnięcia celu. Długotrwałe odwlekanie może doprowadzić do frustracji i utraty wiary w siebie. Jak więc przełamać ten cykl? Zacznij od małych kroków, ale od zaraz, bo każdy krok ma znaczenie. Po drugie, brak konkretnego planu, czyli marzenia bez mapy. Cel bez planu pozostaje tylko marzeniem. Brak jasno określonych kroków to jak żeglować bez kompasu. Jak więc stworzyć mapę do skarbu, jakim jest Twój cel? Przede wszystkim dokładnie go zdefiniuj, rozbij na mniejsze części i przygotuj plan działania. To właśnie planowanie jest Twoją mapą, więc nie zwlekaj z nią za długo. Po trzecie, strach przed niepowodzeniem. Cień nieuniknionej porażki. Niepowodzenia są tak samo naturalną częścią życia jak oddychanie. Strach przed niepowodzeniem paraliżuje i zamyka nas w klatce własnych ograniczeń. Ale co jeśli zamiast bać się porażki, zaczniesz ją traktować jako lekcję? Każde potknięcie jest szansą na naukę i rozwój. Przyjmij to i rób kolejne kroki z większą świadomością. Po czwarte, brak wsparcia, czyli samotna wędrówka bez sojuszników. Otaczanie się ludźmi, którzy nie wierzą w Twoje możliwości, może skutecznie potknąć skrzydła. Jak znaleźć sprzymierzeńców? Szukaj osób, które dzielą Twoje wartości i cele. Otwórz się na nowe znajomości lub dołącz do grup wsparcia. Wsparcie jest jak wiatr w żagle. Pomaga płynąć nawet pod prąd. Po piąte, niska samoocena, czyli nasz wewnętrzny krytyk. Brak wiary w siebie może zablokować każdą inicjatywę jeszcze przed jej rozpoczęciem. Jak więc wzmocnić samoocenę? Zacznij od małych zwycięstw. Doceniaj swoje sukcesy niezależnie od ich wielkości. Każdy sukces, nawet najmniejszy, jest dowodem na to, że potrafisz. Te postawy nie muszą na zawsze wyznaczać twojej ścieżki. Zmiana wymaga pracy i czasu, ale przede wszystkim gotowości do działania. Czy widzisz w sobie którąś z tych postaw? Jak zamierzasz je przezwyciężyć w nadchodzącym roku? Jeśli film okazał się dla Ciebie przydatny, zostaw komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami. A może masz swoje sprawdzone sposoby na przełamywanie tych blokad. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych wideo, które pomogą Ci rozwinąć skrzydła do zmian. Dziękuję za uwagę i pamiętaj, że każdy nowy dzień to nowa szansa na lepsze jutro.